Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył seniorów i ich zdrowia. Bardzo jest to istotne, żeby takie kwestie poruszać, ponieważ zarówno Polska, jak i populacja ogólnoświatowa jest tak zwanym społeczeństwem starzejącym się, czyli osób po 60 roku życia cały czas przybywa. I dla porównania, w 2019 roku osób w wieku 60+ na świecie było około miliarda. Perspektywy na 2050 rok są takie, że ta liczba ma ulec nawet podwojeniu i w 2050 roku seniorów ma być aż 2,1 miliardów. Taka sama sytuacja, taka sama tendencja dotyczy Polski. Mianowicie w 2019 roku na każde 100 osób w wieku reprodukcyjnym przypadało około 35 seniorów. A w 2050 roku na to samo 100 osób w wieku reprodukcyjnym ma przypadać aż 51 osób w wieku poprodukcyjnym. Czyli połowa społeczeństwa będzie w wieku 60+. Oczywiście takie tendencje niosą ze sobą specjalne potrzeby. Potrzeby zwrócenia uwagi na jakość życia seniorów, zapobieganie i profilaktykę. Jeżeli interesują się Państwo tym, co jest istotne z punktu widzenia zdrowia dla seniora i jak można zapobiegać pewnym niepożądanym stanom, to serdecznie zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Starzenie się ustroju jest związane z pewnymi zmianami, które również przebiegają w trakcie tak zwanego fizjologicznego starzenia się. A jakie są to zmiany? Na pewno zmiany w składzie ciała. Mianowicie im jesteśmy starszy, tym zawartość beztłuszczowej masy ciała, w tym masy mięśniowej, ulega obniżeniu. Dlatego też seniorzy często obawiają się tak zwanej sarkopenii, czyli właśnie straty masy mięśniowej wraz z wiekiem. Mówiąc o składzie ciała, dodatkowo dochodzi do zwiększenia zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie, zmniejszenia zawartości wody wewnątrzkomórkowej i też do zmniejszenia gęstości mineralnej kośćca. Zwróćmy uwagę, że takie zmiany dotyczą też przewodu pokarmowego. Zwracając uwagę na przewód pokarmowy, no to zmiany począwszy od jamy ustnej, mianowicie zmniejszenie siły żucia, co przekłada się później na różnego rodzaju niestrawności. Również utrudnione mieszanie pokarmu w jamie ustnej, połykanie związane ze zmniejszonym przepływem śliny. Również zwróćmy uwagę na taki aspekt, że u seniorów może dochodzić do zmniejszonego wydzielania żołądkowego, a to z kolei wpływa na zmniejszoną biodostępność różnych składników, tak jak na przykład kwas foliowy, witamina B6, B12 czy też żelazo. Okres starzenia się to też zmiany w czasie pasażu jelitowego i zazwyczaj on ulega wydłużeniu. Predysponuje to seniora do zaparć oraz także do zespołu przerostu bakteryjnego jelita cienkiego, czyli do tak zwanego zespołu SIBO. Starzenie się ustroju to także nieuniknione zmiany w układzie hormonalnym i zmiany również w układzie odpornościowym. To, że odporność seniora może gorzej funkcjonować, przekłada się na zwiększoną podatność na rozwój chorób degeneracyjnych, takie jak na przykład choroby naczyń, choroby nowotworowe, również takie choroby jak na przykład zapalenia stawów, czy też po prostu zwiększona podatność na choroby zakaźne. Ponadto też zazwyczaj seniorzy mogą mieć taką tendencję do gorszej wydolności. A jest to związane z tym, że po prostu tracą pęcherzyki płucne. Układ moczowy, nerkowo-moczowy może być też upośledzony. Dlaczego? Ponieważ w miarę upływu lat dochodzi też do utraty nefronów, a to może przekładać się na zaburzenia w zakresie gospodarki wodnej i też zwiększoną podatność na rozwój nadciśnienia tętniczego krwi. Ponadto też, im jesteśmy starsi, tym nasza termoregulacja przebiega gorzej. Mianowicie taka podatność na łagodną hipotermię może się to manifestować tym, że na przykład osobom w wieku starszym cały czas jest zimno. I taka podatność na hipotermię zwiększa ryzyko niebezpiecznych urazów i upadków, które często niestety mogą kończyć się niepożądanymi następstwami zdrowotnymi. Zmiany, które przed chwilą wymieniłam, dotyczą każdego organizmu, niemniej jednak pamiętajmy o tym, że nasilenie tych zmian może być różne. Różny stopień upośledzenia tych funkcji i dużo zależy od naszej świadomości oraz od tego, jaki styl życia prowadzimy. No i faktycznie żyjemy dłużej, ale czy dłużej oznacza lepiej? Dlatego też nie liczmy tylko na wydłużenie tego życia, ale liczmy na to, żeby ta jakość naszego życia była jak najlepsza. I dlatego też promuje się różne rodzaju strategie mające na celu promowanie zdrowia oraz sprawności, tak żeby było możliwe tak zwane pomyślne starzenie, successful aging. Jakie można wyróżnić determinanty tak zwanego pomyślnego starzenia? To przede wszystkim zachowanie pełnych sprawności umysłowych, kojarzenia, zapamiętywania, logicznego myślenia,
ale również brak objawów depresji i tak zwana samodzielność funkcjonalna, samodzielność w wykonywaniu codziennych, nawet takich domowych czynności. Niezwykle ważnym aspektem jest też tak zwane zaangażowanie społeczne, czyli aktywizacja, szeroko pojęta aktywizacja seniorów. Co się rozumie przez takie zaangażowanie społeczne? Mianowicie nawet wyjście do kina, do teatru, spotkanie się z rodziną, ze znajomymi, ale również na przykład wyjście do klubu seniora. No i jak się okazuje, jeżeli senior wykazuje co najmniej raz w tygodniu taką aktywność, można uznać go za zaangażowanego społecznie. Jest też, jak pokazują statystyki nasze polskie, to niestety gorzej w tym aspekcie funkcjonują mężczyźni. Zatem warto kłaść nacisk na aktywizowanie właśnie tej grupy populacyjnej. I też jak się okazuje, dla takiego pomyślnego starzenia ważna jest tak zwana samoświadomość, czyli co ja sam uważam na temat mojej sytuacji, mojego zdrowia. Im wyższa samoocena danej osoby w kontekście takiego ogólnego funkcjonowania, tym też większa szansa na tak zwane pomyślne starzenie. Jak można działać profilaktycznie? Zazwyczaj zapytanie ze strony seniorów pada odnośnie profilaktyki sarkopenii, czyli straty masy mięśniowej wraz z wiekiem. I zwróćmy uwagę, że tutaj wymienię na pierwszym miejscu taki najlepszy lek dla seniora, mianowicie aktywność fizyczna. Oczywiście aktywność aerobowa, czyli taka tlenowa, spacer, nordic walking będzie bardzo polecane, ale akurat w profilaktyce sarkopenii, czyli straty masy mięśniowej, przede wszystkim pożądany będzie tak zwany trening oporowy i wystarczy go wykonywać tylko nawet dwa razy w tygodniu po 20 minut. Co to znaczy trening oporowy? Mianowicie nawet takie ćwiczenia, że mamy butelki półlitrowe wypełnione wodą i robimy sobie ćwiczenia z tymi butelkami albo woreczki z piaskiem, czy też wszelkiego rodzaju takie ćwiczenia, gdzie działamy siłą własnych mięśni. To są przykłady ćwiczeń oporowych, które są wskazane w profilaktyce sarkopenii. Oprócz tego, jeżeli chcemy zapobiegać sarkopenii, warto zadbać o prawidłową suplementację diety witaminą D. Minimalna dawka dla seniora to jest 2000 jednostek międzynarodowych na dzień, chyba że prezentuje niedobory witaminy D w organizmie, wtedy też te dawki powinny być dostosowane do wyniku, czyli do wyniku stężenia zawartości tej witaminy w organizmie. Ponadto też bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na pełnowartościową dietę i w tym kontekście będzie ważne białko o wysokiej wartości biologicznej, czyli takie białko, które zawiera wszystkie aminokwasy egzogenne. Tutaj na pierwszym miejscu wymienia się białko pochodzenia zwierzęcego, czyli chude mięso, chude ryby, również odpowiedni wysoko jakościowo nabiał bez dodatków cukrowych i naturalnie warto tutaj wymienić jajka, ale nie zapominajmy również o białku roślinnym w postaci nasion roślin strączkowych. Też taka dieta w profilaktyce sarkopenii powinna być obfita w kwasy omega-3 właśnie występujące w tłustych rybach morskich oraz także składniki o działaniu bioaktywnym, czyli składniki pochodzenia roślinnego, ziarna, pestki, warzywa, owoce, warzywa przyprawowe, zioła. To wszystko będzie pomagało seniorowi w zapobieganiu i zwalczaniu sarkopenii. Kolejnym istotnym problemem osób w wieku starszym jest nadciśnienie tętnicze krwi. Nadciśnienie rozpoznaje się wówczas, kiedy ciśnienie skurczowe jest równe lub przekracza 140 mm słupa rtęci i lub ciśnienie rozkurczowe przekracza lub jest równe 90 mm słupa rtęci. Warto przy tej okazji podkreślić, że nadciśnienie tętnicze to najważniejszy czynnik ryzyka rozwoju chorób układu krążenia oraz przewlekłej choroby nerek i też, co istotne, nadciśnienie tętnicze krwi na całym świecie jest obecnie najczęstszą przyczyną zgonów. Chciałabym zwrócić uwagę, że sytuacja w Polsce również pod tym względem nie jest optymistyczna, ponieważ 3 na 4 seniorów prezentuje nadciśnienie. A co jeszcze bardziej istotne, co 5 senior z nadciśnieniem tętniczym krwi nawet nie ma świadomości, że choruje na tę chorobę. Naturalnie warto zwrócić u osoby z nadciśnieniem tętniczym krwi na szeroko pojęty styl życia, ponieważ na przykład jeżeli mamy do czynienia z osobą z dużym stopniem otyłości, to zazwyczaj optymalizacja składu ciała, redukcja nadprogramowych kilogramów dla seniorów z otyłością doprowadza do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Z drugiej strony też zwrócenie uwagi na ograniczenie soli, zwrócenie uwagi również na tak zwany prozdrowotny sposób żywienia z uwzględnieniem tłustych ryb morskich, orzechów, ziaren, pestek, oczywiście
oczywiście odpowiednio podanych w takiej formie, żeby były odpowiednie do spożycia przez seniora. Uwzględnienie warzyw, owoców, tłustych ryb morskich będzie oczywiście elementem profilaktycznym w kontekście profilaktyki żywieniowej. Ważne jest również zaprzestanie palenia tytoniu oraz nienadużywanie alkoholu. Ale oczywiście nie zawsze taka zmiana stylu życia będzie wystarczająca i czasami przydatne. Bardzo często u seniorów może być leczenie farmakologiczne, które jest po prostu jednym z lepszych sposobów leczenia nadciśnienia. Dlaczego? Ponieważ zmniejsza powikłania sercowo-naczyniowe i tak zwaną ogólną umieralność. Ponadto też taka terapia farmakologiczna, leki hipotensyjne, jak to się nazywa, też zmniejszają ryzyko choroby Alzheimera. I co ciekawe też, mogą zmniejszyć spadek siły mięśniowej, co jest takie charakterystyczne dla okresu senioralnego. Jeżeli faktycznie mamy przepisaną terapię farmakologiczną, przyjmujemy leki na nadciśnienie, to jest to niezwykle ważne, żeby te leki przyjmować regularnie. I nawet przy okazji jakby stwierdzenia, że jest prawidłowa wartość ciśnienia tętniczego krwi, nie rezygnować ze stosowanej terapii, ponieważ rozreguluje to organizm i na pewno nie przyczyni się do poprawy wartości ciśnienia. Decyzja o zaprzestaniu przyjmowania jakiegokolwiek leku powinny być poprzedzone konsultacją z lekarzem. Kolejny istotny problem seniorów to upadki. Jak się okazuje, każdego roku w Polsce około 1,5 miliona seniorów upada. 500 000 z tych osób doświadcza urazów związanych z upadkiem, takich jak stłuczenia, zranienia, złamania czy też urazy głowy. I co też pokazują statystyki, 1/4 seniorów, którzy doświadczyli upadku, ma lęk przed kolejnym upadkiem, co bardzo często ogranicza ich aktywność i nawet prowadzi do rozwoju tak zwanego zespołu poupadkowego, który jeszcze bardziej unieruchamia te osoby, powoduje takie osamotnienie, depresję, a nawet wykluczenie społeczne. Dlatego też tak ważna jest profilaktyka w zakresie upadków i zwrócenie uwagi na właśnie sprawność seniorów, wczesna profilaktyka, zanim jeszcze dojdzie do takiego upadku, sprawność seniorów, aktywność fizyczna, rehabilitacja specjalnie dopasowana do konkretnego seniora, której celem będzie poprawa chodu, poprawa też równowagi. I naturalnie też bardzo istotne w kontekście profilaktyki upadków będzie zadbanie o zwiększenie masy i siły mięśniowej, przede wszystkim jeżeli chodzi o kończyny dolne. Podsumowując, dla każdego z nas problem starzenia jest nieunikniony. Oczywiście w ramach ewolucji starczej dochodzi do wielu zmian na poziomie naszego organizmu. I tak jak dzisiaj przedstawiłam Państwu w odcinku, zmiany w naszym układzie pokarmowym, w naszym układzie odpornościowym, czy też ogólne zmiany związane ze składem ciała niejako są nieuniknione, ale wszystko zależy od nas, jaka będzie dynamika tych zmian. Czyli mówiąc wprost, możemy po prostu spowolnić takie procesy, spowodować, że ich negatywny wymiar będzie o wiele mniejszy. I tutaj bardzo ważny jest monitoring, weryfikacja swojego stanu zdrowia, podejmowanie działań, które mają na celu tak zwany proaktywny styl życia związany z promowaniem aktywności fizycznej, odpowiednich prozdrowotnych nawyków żywieniowych i też szeroko pojęta aktywizacja społeczna seniorów. Jak się okazuje, taka aktywizacja, uczestniczenie w życiu społecznym bardzo korzystnie przekłada się na tak zwane pomyślne starzenie się ustroju. Jeżeli podobał się Państwu dzisiejszy odcinek, to zachęcam do pozostawienia kciuka w górę oraz do zasubskrybowania kanału, a ja już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek.